Gdy przybyłem do Berdyczowa, wspólnota sióstr terezjanek składała się chyba z jednej wówczas Polki, siostry Sabiny i już chyba wtedy pięciu Ukrainek. Po wyjeździe siostry Sabiny właśnie pozostało pięć sióstr, z których wszystkie wstąpiły tutaj na Ukrainie. Niektóre z nich mają pochodzenie polskie, takie no, można powiedzieć silne, bliskie pochodzenie polskie. I również pomimo tego, że dzisiaj Ukraina tak no, bardzo potrzebuje takiej odzyskania, uzyskania takiej tożsamości, silnego wyrażenia właśnie swojej godności jako narodu, również w mowie, w języku ukraińskim, to siostry również no, bardzo dobrze mówią w języku polskim i również uczestniczą nawet w propagowaniu języka polskiego wśród tych, którzy mając pochodzenie, zwłaszcza wśród tych, którzy mając pochodzenie polskie, już tego języka zapomniały. Gdy przybyłem do Berdyczowa, był to rok 2012, kiedy zostało nasze sanktuarium, nasz kościół na nowo konsekrowany. I myślę, że kadry tego filmu pokażą właśnie piękno wnętrza tego odnowionego kościoła. Do tego piękna kościoła przyczyniają się obok tych elementów, które są tam na stałe, właśnie zmienne dekoracje, w których siostry terezjanki są mistrzyniami. Dzięki tym dekoracjom wierni mogą też wejść w atmosferę poszczególnych świąt, poszczególnych okresów liturgicznych. Sami z wielką, właśnie też wierni nasi parafianie z radością podkreślają swoją wdzięczność właśnie siostrom za tę pracę. Siostra Ernesta tutaj jest zawsze właśnie mistrzynią w tych dekoracjach. Do liturgii też przyczynia się siostra Olga jako organistka wieloletnia, która jeszcze pracowała tu, uświetniała swoim kunsztem muzycznym liturgię jeszcze w Dolnym Kościele, gdy trwał remont, odnawianie górnego kościoła. Siostry również bardzo tak ofiarnie i pięknie pracują w katechezie. Dzięki atmosferze, którą stwarzają na katechezie, dzięki również umiejętności w podejściu do dzieci, do młodzieży, tej nastoletniej, takiej wczesnonastoletniej i tej starszej, dzieci i młodzież no, garną się do naszego kościoła, garną się również do tych zajęć katechetycznych. To jest często podziwiane, jest to obiektem podziwu, przyczyną właśnie podziwu, zwłaszcza u tych, którzy przyłączają się do naszej wspólnoty wierzących, no, będąc ochrzczonymi w prawosławnej cerkwi. Ci, którzy po prostu są, tak, że tak powiem, początkujący w naszej wierze, są zdziwieni, że siostry mogą nawet tam czterolatkom już, czy pięciolatkom, a tym bardziej sześciolatkom już potrafią przekazywać wiarę poprzez odpowiednie środki takie dydaktyczne, katechetyczne. Są w tym też bardzo, bardzo dobre, bardzo skuteczne. W katechezie pracuje siostra Antonina, siostra Nina i siostra Kamila. Każda z sióstr ma swoje jeszcze też zdolności, które angażuje. Na siostrach spoczywa no, wielka część też odpowiedzialności tak za rozwój, jak i za funkcjonowanie naszego sanktuarium. Siostra Kamila jest dyrektorką Muzeum Józefa Konrada Korzeniowskiego. Siostra Nina jest współprowadzącą ośrodek charytatywny Karmel. Siostra Antonina pracuje w katechezie, a również w państwowej szkole, ucząc etyki chrześcijańskiej. Jest bardzo zaangażowana również w takiej pracy na rzecz tych, którzy
którzy bronią Ukrainy, ich rodzin, którzy polegli w tej trwającej nieustannie wojnie. I jakby wszystkie razem właśnie wnoszą bardzo dużo. Trzeba by było, tak jak to jest w codzienności, nie zawsze człowiek się zastanawia, nawet nie wypisuje sobie na kartce, ile jest tych zajęć i tych zaangażowań i tych powodów do wyrażenia wdzięczności Panu Bogu na pierwszym miejscu, ale też poszczególnym siostrom za tą pracę, za to dzieło, które wykonują. Jest tego rzeczywiście bardzo dużo.